Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Nisztor, oglądają państwo Telewizję Republika, a ze mną i z państwem gość Norbert Kaczmarczyk, były wiceminister rolnictwa. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. No właśnie, protest rolników, który ogarnia nie tylko Polskę, ale też inne kraje Unii Europejskiej. Pytanie, czy te postulaty, które są przedstawiane przez polskich rolników, będą wreszcie wysłuchane. Oczywiście chodzi o Zielony Ład i o to, czy te przepisy, które są bardzo szkodliwe dla rolnictwa w ogóle Unii Europejskiej, nie tylko dla polskiego, trafią do kosza. Uważam, że te postulaty nie zostaną spełnione, dlatego że Unia Europejska bardzo mocno upiera się przy Zielonym Ładzie. Niestety wtórują temu politycy dzisiejszej opcji rządowej w tym kontekście międzynarodowym, czyli członkowie partii Platforma Obywatelska czy związani z Lewicą, politycy, którzy na arenie międzynarodowej należą do Europejskiej Partii Ludowej, a w Polsce rządzą. Ci politycy z jednej strony obiecują rolnikom, że będzie im łatwiej produkować, a z drugiej strony głosują za Europejskim Zielonym Ładem, więc jest to hipokryzja tych osób. Ale ja wejdę panu w słowo, ale przecież Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, odpowiedzialny, no przynajmniej jako twarz Donalda Tuska, czyli tej części koalicji, czyli koalicji obywatelskiej w rządzie, tej koalicji obecnej z Trzecią Drogą i Lewicą, to on przecież mówi, że jest szansa na to, żeby renegocjować przepisy Zielonego Ładu i aby te przepisy szkodliwe dla rolników, między innymi dla polskich rolników, po prostu zostały z tego Zielonego Ładu wyrzucone i ich nie było. No pan Michał Kołodziejczak na pewno może nawet mieć takie intencje, natomiast ja byłem w rządzie i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to, co próbujemy jako wiceministrowie i to, co staramy się zrobić, nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w całej Unii Europejskiej. Tym bardziej, że Donald Tusk jest euroentuzjastą, jeżeli chodzi o te programy i projekty, więc trudno jest, żeby dla jednego wiceministra i jego postulatów i grupy, która w dużej mierze popierała Zjednoczoną Prawicę, zrobić wyjątek, międzynarodowy wyjątek. Więc ja uważam, że jest to troszeczkę gra na przeczekanie na to, żeby rolnicy wrócili do swoich prac polowych, żeby wyszli w pole na wiosnę, ale może być z tym problem, dlatego że zboże zalega, ceny są poniżej kosztów produkcji, dumpingowe ceny i może się okazać, że to wyjście w pole będzie bardzo trudne. Ja uważam i postuluję, że powinniśmy zawiesić Zielony Ład nie tylko ze względu na to, że jest on szkodliwy, ale jest to hipokryzja Unii Europejskiej, bo z jednej strony chcemy żyć zdrowo w Unii Europejskiej, a z drugiej strony mamy niekontrolowany napływ żywności zza wschodniej granicy, spoza Unii Europejskiej. Żywności, która jest niedostosowana produkcyjnie do Europy, czyli kwestia związana ze środkami ochrony roślin, które są wycofane w Polsce już 20 lat temu. Rośliny genetycznie modyfikowane, całkiem inna intensywność produkcji. Więc z jednej strony Zielony Ład, a z drugiej strony bocznymi drzwiami wjeżdża nam żywność, która jest niekontrolowana. Więc ja jestem za tym, by ujednolicić przepisy. Jeżeli rynek pozaunijny miałby wchodzić na teren Unii Europejskiej, to niech on się dostosowuje, niech on produkuje tak jak Europa. Polska też przechodziła taki okres przejściowy, gdzie dostosowywała swoją produkcję do Unii Europejskiej, natomiast Ukraina tego nie robi. No ale to w takim razie ci, którzy dzisiaj są w rządzie, między innymi Michał Kołodziejczak i Koalicja Obywatelska, twierdzą, że jest to wina Prawa i Sprawiedliwości i tego, że Prawo i Sprawiedliwość no, mogło doprowadzić do tego, aby to, co wjeżdża z Ukrainy, było kontrolowane, no ale tak jak tego nie zrobiło, no i dzisiaj jest tego problem. Jak pan odnosi się do takich zarzutów? Prawo i Sprawiedliwość, suwerenna Polska, Zjednoczona Prawica starała się reagować na bieżąco na te kryzysy, czyli wprowadziła wielomiliardowe dopłaty do nawozów, wprowadziła dopłaty do zbóż i zablokowała jako państwo członkowskie samodzielnie tranzyt zboża z Ukrainy. Wprowadziła dotacje do budowy zbiorników zbożowych dla rolników. Ja uważam, że problem polega na czymś zupełnie innym niż przedstawiają dzisiaj politycy, bo z jednej strony prześcigają się z tym, kto jest bardziej antyukraiński w kontekście tego towaru, tego zboża, a z drugiej strony wybrzmiewa kolejny problem, czyli ta sieć powiązań handlowych, czyli na przykład mleczarstwo, rynek mleka, który również znajduje swoje skupy na Ukrainie. I powiedzmy tak, jeżeli mielibyśmy zagospodarować w trakcie wojny
te aktywa, które są dzisiaj problemem, to trzeba mieć bazę magazynową. Jako Unia Europejska, jako Polska, na to by trzeba bardzo mocno naciskać, również podczas rozmów z Joe Bidenem, bo przecież on obiecywał wielkie silosy zbożowe w Europie, w Polsce. Powinniśmy tutaj z Unią Europejską na ten temat rozmawiać i sami w to inwestować. Jeżeli jesteśmy w stanie podpisywać wielomiliardowe kontrakty na broń, zmieniać energię na energię zieloną i inwestować w to jako Polska, to dlaczego nie możemy zainwestować kilkunastu albo kilkudziesięciu miliardów złotych w zbiorniki zbożowe, aby to zboże ukraińskie to nie trafiało na rynek? Pytanie kolejne. No, rolnicy są niezadowoleni z tego, jak rząd Donalda Tuska podchodzi do nich, do ich postulatów. Te negocjacje czy rozmowy z Donaldem Tuskiem, gdzie mogli wchodzić, no, można powiedzieć, ci, którzy mieli zielone światło od ekipy Donalda Tuska, no, wyszli z niczym z tych rozmów, z centrum dialogu, w którym się odbywały te rozmowy. No i pytanie, jakie się pojawia, no, w takim razie, no, 20 marca będzie w całej Polsce strajk rolników. Czy to coś zmieni? To znaczy, czy jest szansa, że na przykład po tym strajku, proteście 20 marca rząd Donalda Tuska się ugnie, zamknie granicę z Ukrainą, a będzie jeszcze bardzo mocno mówił, że Polska nie zgodzi się w żaden sposób na Zielony Ład. Panie redaktorze, szanowni państwo, problem jest dużo większy niż to, czy granica zostanie zamknięta, czy nie, bo wiąże to za sobą również konsekwencje i konflikty międzynarodowe, również z państwem ukraińskim, któremu pomagaliśmy na samym początku bardzo mocno i przyjęliśmy miliony Ukraińców do Polski. Ja muszę skończyć ten wątek, dlatego że uważam, że tak jak kupujemy czołgi, tak jak kupujemy broń, tak jak szkolimy żołnierzy na wypadek wojny, zbroimy się po prostu, żeby wojny w Polsce nie było, więc musimy być mocni. Tak samo musimy być mocni gospodarczo i mocni, jeżeli chodzi o rolnictwo. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie zmagazynować kilka milionów albo kilkanaście milionów ton zboża z Ukrainy, to zboże nie trafia na rynek, czyli nie psuje rynku, nie obniża ceny i wtedy jedzie premier, jedzie prezydent za granicę i rozmawia: słuchajcie, mamy kilkanaście milionów ton zboża ukraińskiego, sprzedamy wam po takiej i takiej cenie. To jest dzisiaj broń. Żywność jest bronią, tego używa Putin, a my, panie redaktorze, jako Europa, jako Polska, nie umiemy tej broni podjąć i jej użyć i ta broń powoduje, że ona sama wpływa negatywnie na nasz biznes, naszą gospodarkę, nasze rolnictwo. To jak w takim razie wpłynie na sytuację polskiego rolnictwa to, że od 1 kwietnia będzie zniesione to zamrożenie VAT-u na żywność, dotychczas 0%, no, teraz ten VAT będzie odmrożony. Jak to wpłynie na sytuację polskiego rolnictwa? To, że nie mamy zbiorników, to, że nie mamy magazynowania, to, że nie mamy przetwórstwa po 89 odbudowanego, zniszczonego przez postkomunę, wyprzedanego majątku narodowego, powoduje, że my, mając kapitał, nie jesteśmy w stanie go sfinansować tym swoich dzisiejszych zadań w sytuacji kryzysowej, wojennej na Ukrainie. Więc każda nadwyżka żywności, czy to wyprodukowana w Polsce, brak możliwości przetworzenia, czy to nadwyżka zboża, czy to zboże z Ukrainy będzie powodować kryzysy, dlatego że jest go za dużo na rynku. Do tego dołóżmy odejście od hodowli, ASF, zamiecenie go pod dywan przez poprzednią koalicję rządową, wtedy PO-PSL. Dzisiaj mamy najniższe po głowie świń, niższe nawet niż po II wojnie światowej. Dochodzi do tego, że tak naprawdę tego zboża nie ma kto zjeść. To jest kapitał, panie Boże, to jeszcze ostatnia kwestia tego VAT-u. Krótki komentarz do tego, że od 1 kwietnia będą wyższe ceny za żywność, bo VAT zostanie odmrożony na żywność. W sklepach żywność będzie cały czas drożeć, bo to kwestia jest nie tylko tego VAT-u, ale też spekulacji cenowej. Markety bardzo szybko się dostosują do tego, by podnieść ceny, więc konsument będzie płacił więcej, a przez to będzie wybierał świadomie i nie będzie wybierał tak dużo, być może będzie zaopatrywał w mniejszej ilości dóbr. To spowoduje, że rolnicy znów będą w trudnej sytuacji, będą sprzedawać mniej, będą mieć problemy finansowe poprzez to, że będą te ceny niskie, więc spekulacja, jeszcze raz spekulacja, dlatego że mamy za małe możliwości przetwórcze i magazynowe. Kropkę. Moim państwa gościem był Norbert Kaczmarczyk, były wiceminister rolnictwa. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.